Siemanko, dzisiaj vlog ze śrutowania paszy dla trzody. Korzystając z chwili wolnego, gdy pszenżytów śrutuję, powiem wam co dodaję do śruty, jaki jest w ogóle skład mojej śruty dla trzody chlewnej. Ogólnie powiem wam tak, u mnie nie ma znaczenia, czy jest maciora luźna, czy karmiąca, czy tucznik. Tucznikom, maciorom daje jednakową paszę. Powiem wam, kiedyś kombinowałem, dawałem właśnie maciory luźne, maciory karmiące. Na 6 czy 8 maciur no jest to uciążliwe, bo robić po 200-300 kg śruty, wyjmować to, kupę miejsca zajmuje. Stwierdziłem, że będę robił jedną śrutę dla wszystkiego. I tak, Premix idzie 2% z firmy Agrowit. Możecie sobie zerknąć na skład. Wysoki procent lizyny, duży procent wapnia. Także myślę, że to jest mocny Premix. Współpracuję z żywieniowcem panem Heniem. On mi taki doradził i naprawdę dobrze się sprawuje. Nie ma problemu z biegunkami, są szybkie przyrosty. I tak, kiedyś stosowałem właśnie dla małych duży procent soi, 14 nawet do 15. Był zawsze problem, nie u wszystkich, ale praktycznie u połowy. A to biegunka, a to nie powierały paszy. Powiem wam tak, dla małych przy maciorze przeważnie małe zaczynają u mnie jeść jak mają 3 tygodnie, 4. Idzie koncentrat Sanowski Pigi, Protamino Pigi dokładnie. Robię z niego 120 kg i mieszam go z granulkami Pigvita, też nutrenowskie, i domieszuję po prostu tych 120 kg jeden worek Pigvit Prestarter albo Starter, to w zależności co tam kupię, tak? Zauważyłem, że nie ma różnicy praktycznie w pobieraniu, a bardzo fajnie to się komponuje, jeśli połączymy jedno z drugim. Biegunek nie ma. Odnośnie jeszcze śruty dla prosiaków, to dodam tak, że mielę pół na pół jęczmień z pszenicą do tych 120 kg. A dla tuczników robię takie mieszankę: 300 kg pszenicy, 300 kg pszenżyta i 300 kg jęczmienia. Chyba że nie ma pszenicy, 500 kg pszenżyta, 400 kg jęczmienia, no i tam dochodzi 100 kg soi, no i mamy wtedy już tonę. Powiem wam, że jak nie miałem jęczmienia, to stosowałem większe dawki pszenżyta i też było dobrze. Dawałem tylko 200 kg jęczmienia, reszta pszenżyto, robiłem w całości tonę i było też luksus, naprawdę. Dodatkowo jeszcze do paszy dodaję coś takiego: Pulmofis albo Pulmomax, zapobiegawczo, żeby prosiaczki czy warfraki nie miały problemu z płucami. To wychodzi jakoś kilogram 30 albo 35 zł i taki 2-kilogramowy kociołeczek starcza na 4 mielenia, czyli na 4 tony. Sprawdzony sposób, stosuję już ten Premix od 2 lat. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Cena tego Premixu to 120 zł, także myślę, że naprawdę jak na ten skład i na te przyrosty świń jest rewelacja. Dla sprawdzenia, rok temu przeważałem świnie, mając 120 kg tucznik, po 3 tygodniach miał 140 kg, czyli wychodzi praktycznie po przyrost kilogramowy na dzień.
Czyli podsumowując tak, po 4 tygodniach odsadzam maciorę od prosiaków. Przez 4 tygodnie daję te protamino figi z tymi granulkami razem. Potem przez 2 tygodnie te protamino figi mieszam pół na pół z tym premiksem. Przez 2 tygodnie stosujemy i już od 10 tygodnia wychodzi, że leco na samym premiksie warchlaczki.